Cześć, ja jestem Marcin. Dzisiaj na moim kanale zobaczycie rozpakowanie kolejnych świetnych słuchawek dla graczy. Tym razem będzie to model nieco droższy, natomiast bardzo dobrze oceniany i bardzo polecany, chwalony w internecie. Są to słuchawki wirtualne Logitech G430, czyli słuchawki na mini jacka, które również mają kartę dźwiękową na USB, zapewniającą dźwięk wirtualny w grach czy podczas słuchania muzyki. Cenę tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu, a teraz zapraszam Was do oglądania. Ok, więc rozpakujemy sobie teraz drugi model słuchawek od Logitecha. Bardziej zaawansowany jest to model G430, czyli słuchawki zapewniające już nam dźwięk surround. Oczywiście dźwięk wirtualny i mamy tutaj chociażby też standard Dolby, certyfikat Dolby. Więc to dobrze świadczy o jakości. Widzimy tutaj już te słuchaweczki, ale zaraz je sobie wyjmiemy i przyjrzymy się z bliska. Tu mamy wizualizację, troszeczkę marketingu na pudełku. No i mamy poszczególne elementy składowe, ale to sobie zobaczycie za chwilkę. Jeszcze tylko sprawdzimy szybko specyfikację, czy mamy tutaj coś ciekawego. Tak więc zobaczcie, 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia standard od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 ohmy i czułość jakieś 90 dB. I mamy też parametry mikrofonu, zobaczcie, bardzo ciekawe. Mikrofon kardioidalny, czyli jednokierunkowe nagrywanie, może to wypaść w testach naprawdę świetnie. Pasmo nagrywania dźwięku tego mikrofonu i czułość jakieś minus 40 dB. No tak więc parametry techniczne wydają się być naprawdę ciekawe. A teraz już po prostu sobie je rozpakujmy i zobaczymy, jak one wyglądają. I co jeszcze mamy ciekawego w tym zestawie. Ok, to sobie ściągnęliśmy. Cóż tu jeszcze mamy? Jakieś instrukcje. Zobaczcie. Jestem ciekaw, czy jakieś oprogramowanie jest konieczne. Powinno o tym być jakieś słowo tutaj. Więc z tego co widzę, jakieś oprogramowanie tutaj można sobie ściągnąć. To oczywiście zobaczycie już w testach. Ok, mamy wizualizację, czyli jest jakiś panel sterowania, bardzo fajnie. No i teraz patrzymy sobie dalej. Mamy już same słuchawki Logitech G430. Model już wydaje mi się, że dla naprawdę wymagających graczy. Konstrukcyjnie praktycznie to samo co w 230, ale poczekajcie, zaczniemy sobie od kabelka. No i zobaczcie, kabelek mamy w tym przypadku niebieski. Bardzo elastyczny, wydaje się być długi, tu spory zapas jest spięty jeszcze. Na kabelku jest pilot, wyłącznik mikrofonu, potencjometr oraz klips do przypięcia do ubrania chociażby. Czyli tak to wygląda. No i na końcach mamy, zobaczcie, rozgałęzienie na mikrofon i słuchawki. Powiem Wam, że myślałem, że te słuchawki są na USB, także, że mam kartę USB. Natomiast mamy tutaj tylko mini jacki. No dobrze, moi drodzy, miałem rację, więc te słuchawki też powinny mieć kartę USB, żeby sobie podłączyć te mini jacki i korzystać z tego dźwięku wirtualnego. Niestety w zestawie tej karty nie ma. No cóż, pozostaje napisać do producenta, żeby tę kartę zorganizował, dosłał. Jeśli nie, to przetestujemy sobie tylko w tym trybie na mini jackach, ale mam nadzieję, że ta karta będzie i w pewnej recenzji już zobaczycie wszystko razem. Więc zobaczmy sobie wagowo, bardzo podobnie jak 230, podobna poducha, pałąk praktycznie identyczny, elastyczny, wszystko wytrzymałe, piękne, szerokie metalowe prowadnice, wyglądają naprawdę wytrzymale, słuchawki mocno się rozszerzają, a jak słyszycie, troszeczkę minimalnie skrzypią, ale jest to model potestowy, więc ma prawo, pewnie sporo przeszedł. Mamy bardzo fajne elementy, tutaj plastik dobrej jakości. Tutaj również wszystko dość grube, dość konkretne. Nauszniki, jak widzicie, wyginają się nam tak oraz też odchylają się w tą stronę całkowicie. Od tej strony wygląda to tak. Wnętrza są tak jakby skrojone pod uszy, więc powinny tutaj się spokojnie zmieścić. No i mamy w środku te 40 mm przetworniki. A tutaj mikrofonik. Tak samo jak w 230, elastyczny, można go sobie troszkę dogiąć. I w tym przypadku już mikrofon kierunkowy o charakterystyce kardioidalnej. Tak więc bardzo fajnie może to wyjść w testach. No i kolorystyka bardzo fajna, niebieskie akcenty z czarnymi.
w G230 były czerwone akcenty z czarnymi, też fajnie to wyglądało. I moi drodzy, czy mamy tutaj jakieś lepsze wypełnienia? No to już jest to mięciutkie, obszyte fajnym materiałem oddychającym, więc komfort powinien być. W połączeniu z lekkością naprawdę myślę, że pod tym względem powinno być dobrze. A co do dźwięku i co do jakości mikrofonu, przekonacie się w testach. Tak więc zapraszam Was za jakiś czas na pełną recenzję, a tymczasem zaglądajcie na kanał codziennie, ponieważ codziennie nowy film. Pamiętajcie także, żeby wejść czasem na mojego Facebooka. A cenę tych słuchawek, przypomnę, tylko sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!